Dni Kultury Chrześcijańskiej już za nami. Przez 4 dni na Płycie Rynku i w Cieszyńskim Ośrodku Kultury w związku z tym wydarzeniem sporo się działo. Oprócz Kościoła Rzymskokatolickiego są i protestanci, jest Elim, są młodzi ludzie ze Escape'u, którzy w tym roku ogarniali nam promocję w mediach społecznościowych. Także sporo nowych podmiotów się włączyło i bardzo fajnie. Organizatorzy są zadowoleni z tegorocznej edycji i jak podkreślają, za rok znów nie zabraknie tego wydarzenia. Widownia powolutku się buduje, bo to trzeba też mieć tą świadomość, że to jest impreza specyficzna i na efekty takie spektakularne będziemy musieli poczekać, ale z dnia na dzień jest lepiej, muzycznie naprawdę bardzo dobrze. Warto zwrócić uwagę na historię Dni Kultury Chrześcijańskiej. Choć to druga edycja, to tego typu festiwal gościł już w Cieszynie. W 1994 roku odbyło się pierwsze. Odbyły się po prostu Dni Kultury Chrześcijańskiej. To była, co ciekawe, impreza transgraniczna, odbywająca się po obu stronach Olzy. Program był bogaty. Muszę powiedzieć, że daleko nam do tego programu, który był wtedy, ale dążymy do tego i myślę, że zaskoczymy Państwa w przyszłym roku z nowymi propozycjami, niemuzycznymi, z innych gatunków i gałęzi sztuki chrześcijańskiej. No właśnie, w tym roku koncerty chyba przede wszystkim, ale też warsztaty, warto o nich wspomnieć. Rzeczywiście, koncerty dominowały w tym roku, ale oprócz tego warsztaty tańca z flagami, w zasadzie uwielbienia tańcem z flagami, warsztaty uwielbienia tańcem, warsztaty gospel, które prowadzi Gabi Gąsior. Dużym zainteresowaniem cieszył się m.in. występ Natalii Niemen wraz z zespołem Gospel Joy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik. No.